Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mikser, a ze mną jest... Kamerunek! Który jedzie za nami. A przed nami jedzie Konrad, który nie jest z nami na interkomie. I ma litra na A2. Bo można. Prawda? To są do broni. A jak chcecie się dowiedzieć, dlaczego można, to zostawiajcie dużo łapek w górę i nagramy odcineczek, ponieważ już są wszystkie plany przygotowane na ten odcinek na temat prawa jazdy kategorii A2. Dzisiaj sobie porozmawiamy może na temat lewej w górę, co nie, kolego Brianek? Nie. Yeah. Lubisz pokazywać lewą w górę? Lubię. Ja też lubię. A dlaczego? No bo fajnie, jest taki fajny klimacik tworzy. Nie? Tak. Nie? Taki o, siema ziomek jedziesz, o, siema ziomek, no siema, no, siema. Taka rodzina, to nie? No to takie kolegi jesteśmy wszyscy. Takie kolegi na moturach. Kurde, każdy moturzysta to taki kolega. No. Zara pewnie tu będzie jechał, bo dzisiaj dużo motocyklistów jeździ. Zara pokażemy lewą w górę i będzie nasz kolega. Chyba, że nam nie pokaże. O, zobacz, patrz, jedzie. Pokaże nam. O, z daleka, siema. Nasz kolega. No. No, także... Także lewą w górę każdemu pokazujemy zawsze, co nie? Każdemu motocykliście, no chyba, że nie zauważymy. Chyba, że mam naciśnięte sprzęgło, to wtedy głową kiwnę, czy prawą ręką machnę. Ja to czasem nawet jak już nie mam jak, to stare nogi wystawiam. Siema, ziomek! Siema! Siema! Siema, ziomek! Siema! A nie, taki fajny geścik. Ale ty szalejesz. No, tak teraz tylko przyspieszyłem. A, bo ja już szóstkę mam, a ja chciałem jeszcze bieg wyżej wbić. No, a jak to jest z lewą w górę dla skuterzystów? Pokazujesz, kolego Brianek? Pokazuję, ostatnio pokazałem, to mi nie odpadał. Tak? No. Ja zawsze im pokazuję. O, siema kolega, nasz kolega. No. Ja skuterzystom pokazuję zawsze, jak oni pierwsi pokażą. Ja pokazałem, ale mi nie pokazują. Albo często jeżdżą na skuterach jakieś dziadki, które dojeżdżają sobie do pracy, oni po prostu... Nie wiedzą, o co chodzi. No właśnie, nie wiedzą, o co chodzi. A kiedyś taki Dexterek był, taki motovloger, nie wiem, czy ktoś kojarzy, ty pewnie nie, Bartek. Kojarzysz? Nie. No, wiedziałem. O, Tesla. No. I był taki Dexterek i on opowiadał, że kiedyś jechał komuś, pokazał lewą w górę, jak kupił motocykl, to każdemu pokazywał lewą w górę i pokazał też jakiemuś skuterzyście, i pokazał jakiemuś właśnie skuterzyście, jakiś dziadek to był, a ten dziadek myślał, że to jakiś kolega, tak się zapatrzył w niego, że prawie by wypadek zrobił. Siema! No coś takiego, to jakaś taka podobna historia była, pamiętam jego vlog na ten temat. No, także... Co to było? Co? Serio? No to był ten. Od Messengera, typek. Grubo. Lol. No nieźle. O, też nasz kolega? Kolega, i to jaki? Tak, siema kolega. O, to kolega, dobra. Pokazał tylko późno. Same kolegi, no ja wam mówię. No. Wow, co to jest? Ty! To tu jest ta impreza motocyklowa, a myśmy... O nie, dobra. Dobra, dobra, to myśmy ominęli imprezę motocyklową. A my jej szukaliśmy. O, czekaj, bo wyprzedza nas. O, jak blisko! Dobra. No, jak skuterzysta pokaże pierwszy, to zawsze mu odmacham. I tak dalej, bo jeżeli pokażę, ja jak jeździłem skuterem, to też zawsze pierwszy pokazywałem, także wtedy można odróżnić, który skuterzysta jeździ sobie z pasją, a który dojeżdża po bułki do sklepu. Dokładnie. No. A każdy w końcu od czegoś zaczynał. Dokładnie. Dlatego mnie to nie śmieszy, jak tylko...
A to takie miłe pozdrowionko, zawsze każdemu milej. Trzeba być dobrym na tym świecie, miłym, kulturalnym, tak uważam. No, napiszcie, jak to jest u was, czy na przykład jak jeździcie na większych sprzętach, to pokazujecie tą lewą w górę mniejszym sprzętom, a jeżeli jeździcie na mniejszych sprzętach, czy wy pokazujecie pierwsi lewą w górę, czy wam odmachują. Ale często też są takie... Ja pamiętam, jak właśnie jechałem na jeździe na 125, to stary, jak mnie Lid odmachał, to ja tak się czułem fajny. Tak? No, ja pitulę o Lid mi odmachał, to nie? No. Taki wie, wtedy było. No, taki prestiż, no, kurde. Dokładnie. Stary, to wtedy takie fajne uczucie było. No. Ale zauważyłem właśnie, że na 125 jak jeździłem, to mniej osób mi pokazywało. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale ja jak na przykład jechałem, to mniej osób mi pokazywało niż jak teraz jadę. Teraz to prawie każdy. Ale też jest na przykład bardzo często często mówią ludzie, że są góry na tych, co jeżdżą, na choperach. Tak. I oni nie pokazują. Oni nie pokazują. Nie pokazują? No, mi czasem zdarza się, że nie pokazują. Mi raczej się zdarza, że pokazują, ale czasami no faktycznie niektórzy są tacy. Bo oni się uważają za takich, wiesz, osobnych, kurde, jakby tak. No, być może to jest też tak trochę spowodowane, że to towarzystwo, które jeździ na tych takich chopperach, tak tacy harlejowcy, niektórzy może się tak troszkę uważają. Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale są pewne wyjątki. Ten odmachał. Nie no, myślę, że dużo odmachuje, ale czasami się po prostu takie wyjątki zdarzają. O, Bartka rozłączyło. Ciekawe, czy on sobie zdaje z tego sprawę, że nas rozłączyło. A, chyba zdaje sprawę, bo krzyczy halo. O, siema. Ale lewa w górę funkcjonuje nie tylko u motocyklistów. O, wow, kik z mi zgasy. Lewą w górę też stosują na przykład kierowcy ciężarówek, jak się mijają. Kierowca autobusu. Może nie lewo, bo zawsze sobie machają. No, kierowca autobusu właśnie bardzo często. I właśnie, tu jest fajna ciekawostka. Mijają. Jak się ktoś z kimś mija, czyli ktoś jadą sobie razem z naprzeciwka, to się mijają. Omija się kogoś, kto stoi, a wyprzedza się kogoś, kto jedzie. Jedziemy jeszcze na aleję, czy jak? No to dawaj, albo wiesz co, może już nie. Dobra. Już do ciebie skoczymy. Dobra. No, także to było na tyle w tym odcinku. Piszcie, jak to tam jest u was, tą lewą w górę. Kogo pozdrawiacie, kogo nie. My wszystkich pozdrawiamy. Teraz na odcinku, co nie? Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was. A właśnie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i skomentujcie koniecznie. Trzymajcie się, cześć!